Powszechny rejestr sprawców przestępstw seksualnych już działa. Ruszył 1 października. Teraz takie osoby jak dyrektorzy szkół czy na przykład organizatorzy kolonii będą zobowiązani do sprawdzania, czy nowo zatrudnione osoby figurują w tym rejestrze. Jeśli zobowiązany nie dopełni tego obowiązku lub zatrudni osobę zarejestrowaną, będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną. Rejestr składa się z dwóch części. Do pierwszej trafiają ci przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione na tle seksualnym. To między innymi pedofile i gwałciciele. Dostęp do wykazu jest ograniczony, mogą z niego korzystać wyłącznie organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, dyrektorzy szkół i organizatorzy wypoczynku dla dzieci. Sprawcy, których dane trafiły do tej części rejestru, nie mają prawa do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie ich danych z bazy. Na dzień uruchomienia rejestru znalazło się w nim według Ministerstwa Sprawiedliwości około 800 osób. Najgroźniejsi przestępcy dodatkowo trafią do rejestru publicznego. Będą to sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15 roku życia. Znajdą się tutaj też recydywiści. Jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego, czyli osoby poniżej 18 roku życia i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bezwarunkowego zawieszenia, i jej wykonania. Decyzję o umieszczeniu tych sprawców w rejestrze publicznym sądy będą podejmowały obligatoryjnie przy orzekaniu wyroków. Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie.